Michal Media, przedstawa film idealny na ferie i kolejny zrobiony w Playmobil. Na podstawie filmu Harry Brown. Uwaga, drodzy pasażerowie, właśnie zmierzamy do Holandii. Ta, pewnie mnie pamiętacie, co nie? To ja, detektyw Rogers Brown. Ten, co zabił Johna Sakapę, wrzucając go w ogień. No i po tym, co właśnie zrobiłem, postanowiłem udać się właśnie do Holandii na urlop. Rogers Brown! Na lotnisku. O! Welcome in Iceland, vegan newcomer. Ta, nie rozumiem ani słowa po holendersku. Zukę przesukać. Jestem czysty. Thank you. Tatki in the kufer. Myślisz, co ma w tym kufrze? You think dog did that is the Sakapa? Chyba nie sądzisz, że to John Sakapa. On machnie. Niemożliwe.
Komisariat policyjny holenderskich policjantów. Pip, 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 pip. Hej, kolego! Co ty tam przeszukujesz? Właśnie chcę ustalić, skąd ten skurczysyn pochodzi. To znaczy... Pff. Czy na pewno jest tym, za kogo się podaje? Niech na ja sprawdzę. Na szczęście mam jego dokumenty i słownik angielskojęzyczny, dzięki któremu mówię po angielsku. Ja, si. To jest szwedzki. Wow. Zobaczmy. O! No proszę. Więc to jednak jest John Zakapa. No i co teraz? Musimy go aresztować. Słuchajcie, wszystkie siły policyjne. Będzie chyba niezły bankiet tutaj. O rany! Ciemna jest teraz ta Holandia. Nic dziwnego, że spałem długo. Wyskakuj z kasy, dziadku! A niech to! Hej, co jest John Zakapa? Nie, jego bliźniak. Fajny czepek. O, dzięki. A teraz słuchaj. Wiem, że nie chciałem ci tego mówić, ale masz. Co to? To jest właśnie nie wstęp do naszego tajnego klubu. Kiedy będziesz czegoś chciał, zajrzyj tam. A teraz muszę lecieć. Co tu się stało? Wolałbym panu nie mówić. Akurat jakiś gangster mnie napadł i kazał mi nie iść. I kazał mi nie mówić, w którą stronę poszedł. A, no jasne. A jest u mnie ręce? Zostajesz aresztowany, Johnny Zakapo. Powtarzam. Powtarzam, jesteś aresztowany, Johnny Zakapo. Co? Co jest? Teraz pójdziesz ze mną. Ej, co no? A! Akurat wiem, że nie wiesz tego, panie policjancie, ale ja umiem dobrze walczyć. A!
zrobię. Niech, no ja cię. Zaraz tutaj. Trochę później. Nimidiet kalik. Mag idem beningmanen? Przepraszam, czy mogę wejść? Oczywiście! Eduś, no proszę! A myślałam, że znasz tylko holenderski. Nie spodziewałem się tego. No, ja też nie. Okej, chodź. Aż dla mnie jakiś interes? Tak. Potrzebuję jakiejś spluwy.
No dobra, masz. Wow, co to za jeden? To jest akurat nasz były klient. Niestety nie radził sobie dobrze z biznesem, więc musiał zostać zabity przez tego tutaj. To przecież jest ten, co mnie napadł! Spokojnie, będzie dobrze. Zabierzemy ją do szpitala. On jest moim biznesem, nie twoim. No wiem, tak, bardzo przepraszam, ale... Muszę z tobą o czymś bardzo ważnym pogadać. No tak, przecież sam dałem ci pistolet. Wybacz. Zabieraj go stąd! Już! Ty draniu! Muszę pozbyć się dowodów. Dobra, teraz lepiej się stąd wynosić. Niech to. To naprawdę był ciężki interes. Godzinę później. Nie mogę akurat dowiedzieć, że nadal mamy noc. Ale przynajmniej zobaczycie gwiazdy. Ta, piękne. O, patrz, pomyśl, że... O, patrz. Jakaś gwiazda. Pomyśl życzenie. Pfff!
No już, obudź się, Rogers. Ty! Ty przecież jesteś tą policjantem z lotniska! Właśnie. I teraz nie pozwolę ci dalej przetrwać tych chwil. Przygotuj się na krwawy desant. Ale normalniej mówiąc, jak to więc było z tym twoim bliźniakiem? O co ci chodzi? No przecież dotarło do mnie wieść, że ty go zamordowałeś, prawda? Jasne. A jeszcze co chcesz mi powiedzieć, że jesteś cipcią łagodną? Hej! A zresztą, wóz albo przewóz. Jeszcze na mnie z pistoletem? Oczywiście! Jakbyś się tego w ogóle nie spodziewał?
No i jak to mawiają Holenderczycy? U kan niet worden behandeld met een pistolzon. Nie umiesz się posługiwać bronią, synu. No i co, co tam widzisz? Chyba właśnie jeden z nas dorwał u Rogersa. Musimy tam iść. No właśnie, akurat przez to, że zabił on swojego brata bliźniaka Melvina, akurat nie jest on świadkiem, jest on głównym podejrzanym. Karabin. Ja też pójdę z wami, jakby co. A zatem więc ostateczności. We na 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 na. No nie, z moich odczytów wynika, że ta okolica jest zaopustoszała przez gangsterów.
szybko! Stanąć w linii obronnej! Spokojnie, zajmę się tym. No i co? Nic teraz już nie zrobisz! Dzięki, kolego! O, miałem strzelbę na odwrót. Śpi sobie w grobie. Zabiłeś go? Oczywiście. Przecież ten frajer i tak rujnował mi szyki. Czekaj, chyba coś mam. To przecież
jest dymu i antykopcęcy i telefon, który poprawia wszystkie nasze... Ej, co to takiego? To przecież jest mój telefon uwagowy! Według niego tak naprawdę rzecz wcale nie jest za kapą! To przecież było nasze jedynie względne przekonanie! Tak, hurra! Niech żyje Rogers! Ale nie, głównie niech żyjemy my! No bo pokonaliśmy, no bo to my pokonaliśmy całą armię z rozwścieczonych gangsterów. A wiecie co? Mam to w nosie! I tak tego kolesia zabiję, czy wam się to podoba? Czy nie? O! Tego się nie spodziewałem, a wy? My też nie. Rogers, więc ty jednak nie umarłeś. No właśnie, wie się to i owo. Ale teraz zabierzcie ten pistolet. Ten obląd w włosach normalnie, że mnie postrzelił. A już myślałem, że już cię straciliśmy. No wiem, a teraz lepiej mnie zabierzcie do holenderskiego szpitala. A on... Niech tu sobie poleży w ciemnościach. Chodźmy. O rany. Spokojnie, zabiorę to. To chyba był najgorszy urlop w moim życiu. Zostałem wplątany w kryminalną aferę. Porwał mnie ten wasz zbuntowany policjant oraz zostałem postrzelony. A wiesz, że masz w tym wszystkim... A wiesz, że to, co mówisz... A wiesz, że to, co mówisz, jest prawdą? Ja też miałem takie wakacje, tylko że w Afryce. Koniec. Na 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 na. Film powstał na podstawie filmu Harry Brown. Ty toro da di de de, to da ta ti de de, joniu, honiu. To da ta ti de de, husa pesi bene, joniu, honiu. Da nia niu ninia, ninia zi puki pu. Na na.